Przegląd najważniejszych wydarzeń sportowych Grzegorz Gabor. Dzień dobry. Pierwsze dni wakacji były pracowite dla zawodników sekcji speedrowera, MS Śląsk, para śląska Kamil Bielica, Dawid Bas oraz rezerwowy Kamil Bielaczek zdobyła medal mistrzostw polski par klubowych. Świętochłowiczanie przed własną publicznością po czterech seriach przewodzili stawce, zaledwie o jeden punkt mniej miał TSZ Toruń. Medalistów wyłoniła dopiero ostatnia seria startów. Wygrał zespół z Torunia, który wywalczył 36 punktów, srebrny medal pozostał w Świętochłowicach. Zespół Śląska zdobył łącznie 34 punkty. Po 17 wywalczyli Bielica i Bas. Brązowy medal wyjeździli ubiegłoroczni mistrzowie Lwy Unimot Częstochowa, którzy zakończyli zawody z dorobkiem 32 punktów. Pozostajemy jeszcze na speedrowerowych torach. Zespół Śląska przegrał w siódmej kolejce rozgrywek o drużynowe Mistrzostwo Polski z Szawerem Leszno. Ekipa trenera Krzysztofa Basa wzmocniona Brytyjczykiem Stevenem Harrisem niestety nie zdołała zdobyć kolejny raz leszna. Na pocieszenie pozostaje punkt bonusowy, bowiem w meczu Świętochłowiczanie okazali się minimalnie lepsi. Szawer Leszno Śląsk Świętochłowice 83-76. Najwięcej punktów dla Śląska wywalczył Kamil Bielica, zdobywca 14 punktów. W ligowej tabeli prowadzi test, że Toruń Śląsk zajmuje czwarte miejsce. Po krótkiej przerwie piłkarze Śląska wrócili na boisko, rozpoczynając tym samym przygotowania do rozgrywek czwartoligowych, które rozpoczną się 12 sierpnia. W najbliższym czasie Świętochłowiczanie poznają przeciwników i pierwszego rywala. Przypomnijmy, że Śląsk w nadchodzącym sezonie będzie w czwartej lidze występował w roli Beniaminka. Pozostaje więc tylko życzyć naszym piłkarzom powodzenia. Od turnieju siatko-nogi rozpoczęły się wakacje z ośrodkiem sportu i rekreacji Skałka. Na boisku Orlika na Skałce najlepszy okazał się zespół Chropaczów, który zwyciężył z kompletem punktów. Drugie miejsce wywalczyli reprezentanci MKS. Najniższy stopień podium zajęła ekipa Świetlików. Wjeżdżamy na żużlowe tory. Ruszyła kolejna edycja turniejów Nice Cup. Zawody skierowane są do zawodników, którzy posiadają już żużlową licencję, jednak dopiero stawiają pierwsze kroki na żużlowych owalach. Zwycięzca, podobnie jak przed rokiem, otrzyma stypendium ufundowane przez firmę NICE, jest więc się o co bić. Tegoroczna edycja znacznie jednak różni się od tej ubiegłorocznej. Bowiem każdy zawodnik przed turniejem losuje silnik, na którym pojedzie. To pomysł jawy na powrót na żużlowe tory, która wspólnie z firmą Promex z Rybnika w taki właśnie sposób promuje dwuzaworowe jawy, które w swojej konstrukcji znacznie bardziej preferują zawodników umiejących operować manetką gazu i co najważniejsze. Wyrównuje szanse, bowiem każdy startuje na porównywalnym sprzęcie. Powrót Jawy na pewno nie będzie łatwy, choć być może. Pierwsze zawody z tego cyklu odbyły się w Krakowie, gdzie swój debiut zaliczył świeżo upieczony zawodnik Śląska Piotr Podyma. Świętochłowiczanin zdobył jeden punkt, jednak jego jazda mogła się podobać, a sam żużlowiedzy nie krył zadowolenia ze swojego występu. Wygrał Dominik Kossakowski z Wybrzeża Gdańsk. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka odbył się turniej piłki nożnej imienia Ewalda, Cebuli, Huberta Goda i Henryka Kulawika, byłych reprezentantów Polski, którzy byli zawodnikami Śląska Świętochłowice. Zespoły, które odwiedziły Świętochłowicę, mogły m.in. zobaczyć prezentację multimedialną, obrazującą historię klubu i sylwetki byłych reprezentantów Polski. Świętochłowiczanie podczas tego turnieju okazali się bardzo gościnni, bowiem zajęli miejsce poza podium. W finale Polonia bytom pokonała ruch chorzów, zostając pierwszym zwycięzcą zawodów, które na stałe mają się wpisać w kalendarz imprez sportowych organizowanych w Świętochłowicach przez Miejski Klub Sportowy Śląsk Świętochłowice. Anna Fijałkowska, podróżniczka ze świętochowic, kolejny raz wyruszyła w pieszą pielgrzymkę. W tym roku wyjątkową, bo najdłuższą z wszystkich dotychczasowych do pokonania mieszkanka ma 1900 km do mety w Rzymie. Po drodze odwiedzi takie kraje jak Czechy i Austria. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Anna Fijałkowska powinna się pojawić w Świętochłowicach 6 września. Tegoroczna pielgrzymka dla świętochłowiczanki jest już piątą, w, które, w którą się wybrała w czasie wakacyjnej przerwy. Komentarze i zdjęcia ze swojej podróży zamieszcza na swoim profilu facebookowym. Z pewnością warto zajrzeć. I to wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję. Do zobaczenia.